Adam, to jest program Po godzinach. Witam Państwa bardzo serdecznie w tym przedświątecznym okresie. Dzisiaj razem ze mną Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, skoro święta, to ten czas, każdy ma w głowie prezenty. No i Rybnik też dostał taki prezent, można chyba tak powiedzieć, dwa dni temu. Podpisano umowę, 290 milionów dostało miasto. Cała masa pieniędzy. Na co wy to przeznaczycie? Wiemy dobrze, że na drogę. Tak jest, bardzo duża dotacja. No z tym prezentem to może jest tak, że trzeba było mocno popracować, żeby go otrzymać. Bardzo się napracował Wydział Rozwoju, Wydział Dróg. To plany, które tworzono przez wiele, wiele miesięcy. Dzisiaj efektem tego jest rzeczywiście dofinansowanie blisko 290 milionów złotych. No, cała inwestycja kosztorysowa ma kosztować 430. Dzisiaj już wiemy, że po otwarciu kopert i po otwarciu przetargu wiemy, że będą to nieco niższe kwoty, aczkolwiek imponujący na wkład pozostaje niezmienny, czyli 290 milionów złotych wkład środków europejskich. Tak jest. I dzięki temu, tym pieniądzom powstanie rybnicki odcinek drogi Pszczyna-Racibórz. I jak pan powiedział w jednej z rozmów, będzie to ogromny skok cywilizacyjny dla regionu. Nie za mocne słowa? Nie za mocne, ponieważ dzisiaj na mapie komunikacyjnej województwa śląskiego Rybnik no niestety nie ma szybkiego połączenia z autostradą. Dzisiaj główny szlak komunikacyjny to jednak autostrady. One są bardzo, bardzo gospodarczo-twórcze, że tak się wyrażę. Wokół nich powstają tereny inwestycyjne, wokół nich powstają takie obszary, gdzie się może miasto rozwijać. My musimy się do tej autostrady dopchać i to najlepiej właśnie drogą szybkiego ruchu. Ja może powiem obrazowo, że dojazd od ulicy Włodzisławskiej mniej więcej do ronda w Żorach, które włączy nas do autostrady, to będzie jakieś 7-8 minut, a to oznacza, że ewidentnie ten dystans skracamy i dlatego mówię o skoku cywilizacyjnym, a z drugiej strony też jest tak, że taka droga ma charakter bardzo miastotwórczy, a to powoduje z kolei, że jakby na to nie patrzeć, będziemy mogli w końcu nacieszyć się w Rybniku porządną drogą szybkiego ruchu. No to jeszcze powiedzmy, jak ta droga będzie wyglądać? Ile będzie pasów? Którędy ona dokładnie pójdzie? Jakie zjazdy? Gdzie zjazdy? Przydałaby się tutaj jakaś solidna mapa, tak. Ale mogę powiedzieć obrazowo, że będzie zaczynało się to zadanie i budowa na ulicy Włodzisławskiej, na skrzyżowaniu Włodzisławskiej z ulicą Hetmańską. Potocznie Rybniczanie mówią światła na Zamysłowie. Tak jest. Pojedziemy w kierunku centrum, tu będzie zjazd śródmiejski, później w kierunku Chwałowic, tam będzie zjazd chwałowicki, później jedziemy w kierunku Boguszowic i Gotartowic, no i za Gotartowicami będziemy się wpinać właśnie w rondo, które dzisiaj już funkcjonuje na terenie miasta Żory. 5 zjazdów bezkolizyjnych, 2 pasy w każdą stronę, droga szybkiego ruchu, mogę jeszcze powiedzieć, że będzie 13 obiektów mostowych, także Rybnik zamieni się w dość duży plac budowy. Uprzedzam pytanie, na pewno wiąże się to z pewnymi kłopotami, na pewno będą utrudnienia. Za to z góry przepraszam, ale jest tak, że do listopada 2019 roku musimy zrobić wszystko, żeby ta droga powstała i żeby komfort poruszania się w mieście Rybniku, w subregionie i dojazd do autostrady był dla Rybniczan naprawdę komfortowy. I warto tu jeszcze dodać, że działaniem towarzyszącym, ale wpisaliśmy to w jeden przetarg, jest budowa drogi śródmiejskiej. To z kolei spowoduje, że bezpośrednio z centrum dość łatwo będzie wjechać na drogę Racibórz-Pszczyna. Znowu obrazowo na granicy Smolnej i Zamysłowa mamy wiadukt, takie cztery łuki, dość charakterystyczna budowla. Pod jednym, chyba każdemu Rybniczaninowi. Pod jeden z tych łuków właśnie będzie przebiegała wzdłuż rzeki na cenę droga śródmiejska i bezpośrednio właśnie 800 metrów razy oko i po przejażdżce śródmiejską będziemy wjeżdżać właśnie na zjazd śródmiejski i na drogę Racibórz-Pszczyna. Także też lepiej skomunikujemy, a to jest bardzo istotne dla centrum miasta, właśnie tereny tutaj bezpośrednio przy Urzędzie Miasta, ale również całe Śródmieście. Cała inwestycja, cały plan budowy drogi Pszczyna-Racibórz przez Rybnik, no wiązał się też z tym, że kilka domostw trzeba było przenieść. Było głośno na ten temat, różni ludzie różnie reagowali. Bardzo trudna sytuacja dla mieszkańców, którzy większość swojego życia spędzili właśnie w domach, które no niestety muszą zostać wyburzone. Z jednej strony jest tak, że było i też wiem, że niektórzy bardzo czekali na konkretne rozwiązania. Niektórzy, szczególnie starsi, no z wielkim trudem rozstają się i temu się trudno dziwić właściwie z miejscami swojego zamieszkania. Łącznie mamy tam 555 działek, z tego 52
to są nieruchomości zabudowane. Mhm. Dzisiaj mam tu przed sobą dane na 20 grudnia. 34 właścicieli tych nieruchomości zabudowanych wzięło zaliczki. One są wypłacane najczęściej do 70% wartości działek. Mamy swoją wycenę. Miasto taką specjalnie zrobiło, żeby jednak przyspieszyć wypłatę tych zaliczek, bo wiem, że to jest bardzo duży problem dla mieszkańców. I mogę powiedzieć, że 14 mieszkańców buduje nowe domy, 9 kupiło domy z rynku pierwotnego albo wtórnego, czyli nowe, albo te, które już kiedyś tam były zamieszkane. 7 osób zdecydowało się na zakup mieszkania, czy 7 rodzin. Część wzięło zaliczki i nie do końca mamy dokładne informacje, co chcą zrobić. Także mogę powiedzieć, że większość, zdecydowana większość mieszkańców sobie radzi. Na pewno to jest trudny okres dla nich, trzeba powiedzieć. Były tu, i też warto o tym powiedzieć, pewne dyskusje na temat podatku od wypłacanych zaliczek. Ja dzisiaj mam stanowisko Izby Skarbowej, jest bardzo jasne. Nie będą te pieniądze opodatkowane, jeżeli mieszkańcy będą podpisywali z miastem ugodę. Jest jeszcze drugi tryb. Można decyzję administracyjną otrzymać od wojewody. On jest nieco dłuższy niestety. Stąd my zachęcamy do tego, aby zgadzać się na te ugody. Myślę, że wyceny są dość korzystne. Przynajmniej większość osób, które je otrzymały do wglądu, tak twierdzą. No i zachęcam do tego, żeby jakby finalizować te wszystkie, no niestety, trochę przymusowe transakcje. My na pewno przekażemy plac budowy z początkiem wiosny. No i zaczynamy wielkie budowanie w Rybniku. Wielkie budowanie w Rybniku. Żeby było lepiej, wiadomo, musi być przez chwilę, choć ta chwila potrwa pewnie ze 2-3 lata. Tak jest. Musi być lepiej kiedyś. I pytanie, czy będzie lepiej. Nie tak dawno pojawiły się informacje o ulicy Żorskiej. Dawno temu mówiliśmy, że wiadukt na Żorskiej, teraz zwężony, musi być na nowo przebudowany. No teraz wychodzi na to, że nie. Co tam się zmieniło? Tak, zmieniło się ano to, że nie chcemy ryzykować w momencie, gdy wejdziemy na plac budowy przyczyny Racibórz, żeby tak strategiczne miejsce w Rybniku, taki ważny węzeł komunikacyjny, bo z punktu widzenia jakby technicznego to jest dość trudne miejsce do przebudowy. Mamy tory pod spodem, mamy sieci średniego, wysokiego napięcia. No i główna droga wylotowa. Dokładnie tak. I mamy ruch wylotowy z miasta. Stąd nie zdecydowałem się na właściwie budowę tego od nowa, bo o takim czymś mówimy. Ano dlatego, że właśnie przyczyna Racibórz i chcemy sobie zobaczyć, jak to wpłynie rzeczywiście na zmiany komunikacyjne w mieście. Tym bardziej ułatwiło mi decyzję ostatnie badania, które wskazują, że nie ma jakiegoś drastycznego pogorszenia się stanu tego wiaduktu po zawężeniu tych pasów jezdni. On na pewno jeszcze kilka lat może wytrzymać. No idealnie by było, gdybyśmy przystąpili do remontu bezpośrednio po zakończeniu budowy przyczyny Racibórz, wtedy nie będzie paraliżu centrum miasta. A co z Mikołowską? Mikołowska, rondo na Mikołowskiej i światła na Mikołowskiej. Tak jest, mówimy o tym małym rondzie na Mikołowskim, małym, ale strategicznym z punktu widzenia wyjazdu z miasta w kierunku właśnie Bełku, węzła Bełk. I też każdy rybniszanin na pewno nie raz tam. Dokładnie, kilka tak. Kilka minut spędził. Sam byłem świadkiem, gdy się dwa autobusy przygubowe spotkały i była katastrofa. No stąd podjęliśmy decyzję po analizie, bardzo dokładnej analizie kierunków ruchu, że musimy usprawnić wyjazd z miasta Rybnika. Stąd zapada decyzja o likwidacji ronda i wybudowaniu tam świateł. I chciałbym je powiązać z kolejnymi światłami, które są niżej, na ulicy Przemysłowej i niżej już za Rudą, właściwie za mostem na Rudzie, na ulicy Wielopolskiej. To musi być tak zwana zielona fala i płynny wyjazd z miasta. Mam nadzieję, że to mocno usprawni wyjazd z ulicy Przemysłowej między innymi, ale też usprawni wyjazd miasta w kierunku autostrady. I oby tak było. To się stanie za kilka lat? Jeżeli chodzi o Mikołowską i przebudowanie tego skrzyżowania, to jest kwestia wiosny tak naprawdę. Remont Mikołowskiej przed nami, ale to już po zakończeniu działania na drodze Racibórz-Przyczyna. Jasne. To przed nami, a bardzo za niedługo święta. No to pytanie, czy u prezydenta Kuczery w domu już wszystko przygotowane, wszystko popieczone, posprzątane? Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Prezydent w ostatnich tygodniach, mieliśmy i sesję budżetową, mieliśmy cały cykl spotkań przed tym, pracę w komisjach, które był zapracowany. Powiem tak, czekam na święta. Mam nadzieję, że będą rodzinne. Żona trochę się martwi o całą resztę.
Jest tak, że prezydent się najczęściej włączy w Wigilię, w jakieś tam działania. Moje podstawowe zadanie to nastrojenie choinki właśnie przed Wigilią. Ale to bardzo, bardzo odpowiedzialne zadanie. Tak jest. Bez choinki nie ma Wigilii, także i nie ma świąt, także myślę, że przynajmniej to mi się uda zrobić. Dobrze. Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt w takim razie. Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, był moim i Państwa gościem. Dziękuję ślicznie. Dziękuję pięknie. Też wszystkiego dobrego na te święta. Dołączamy się do życzeń i do zobaczenia.